Dzień dobry. Dzień dobry w ten, nie wiem jak u Was, ale u nas na Śląsku absolutnie parszywie jesienny już dzień czy wieczór. Mamy plan Wam dzisiaj potowarzyszyć. Pani doktor Magdalena Kruk-Rogucka jest ze mną, bocianowa ekspertka i wieloletnia pracowniczka ośrodka adopcyjnego TPD w Warszawie. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wygląda adopcja krok po kroku, w takim praktycznym wymiarze. Będziemy rozmawiać o tym, co trzeba zrobić w momencie, kiedy w naszej głowie świta pomysł na adopcję dziecka. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry pani Marto, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że zgodziła się pani na tę rozmowę i bardzo się cieszę, że zgodziła się pani na ten temat, bo to taki temat chyba absolutnie podstawowy, jeżeli chodzi o tematy adopcyjne, bo tego typu pytania taki wymierny, praktyczny obraz adopcji padają chyba najczęściej w mailach, na forach, które mamy bocianowe. Pani Magdo, myślimy o tym, że chcemy mieć dziecko. W pewnym momencie gdzieś rodzi się pomysł, że adopcja jest tą drogą, którą chcielibyśmy pójść. Co zrobić? Jaki pierwszy krok wykonać, kiedy już postanowimy, że chcemy spróbować na tą drogę wejść? Więc pierwszym krokiem, jeżeli mamy już podjętą decyzję, powinno być zadzwonienie do ośrodka i umówienie pierwszej wizyty w zasadzie. Ale zanim podejmiemy tę decyzję, to też dobrze jest poszukać sobie informacji o danym ośrodku, czy w internecie, czy wśród znajomych, bo często okazuje się, że gdzieś ktoś ze znajomych na przykład adoptował w danym ośrodku dziecko i jest w stanie podać informacje z pierwszej ręki. Czasami obarczone swoim doświadczeniem też bycia w tym ośrodku, ale generalnie też te informacje są bardzo cenne. Zresztą tak z moich doświadczeń zawodowych często było tak, że gdzieś nasi kandydaci to byli kandydaci, którzy mieli znajomych, którzy również adoptowali w ośrodku u nas dzieci albo gdzieś tam skądś byli polecani w jakiś sposób. Część osób przychodziła zupełnie z ulicy, dzwoniła, po prostu umawiała się na wizytę i dalej to już sobie biegło swoim własnym torem. Pani Magdo, ale tutaj kolejne bardzo istotne pytanie, które słyszymy naprawdę bardzo często. Jak wybrać ośrodek? Tych ośrodków jest naprawdę sporo. Są jeszcze ośrodki katolickie, które też rządzą się jakimiś swoimi prawami i swoją specyfiką. No pewnie te rekomendacje znajomych mogą pomóc, ale nie wszyscy mamy znajomych, którzy mają za sobą drogę adopcji. Tak, tutaj jak pani słusznie zauważyła, pierwsze rozróżnienie to jest ośrodki świeckie, nazwijmy to, i ośrodki katolickie, prawda? Więc wiadomo, że ośrodki katolickie rządzą się swoimi prawami. Tutaj jest wymagany staż małżeński i małżeństwo też kościelne do tego, żeby starać się o adopcję w ośrodku katolickim, co nie jest wymagane też, zdaje się, w przypadku adopcji dokonywanej przez rodziny zastępcze albo wewnątrz rodzinnych adopcji. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy adoptować dziecko, które nie jest u nas w rodzinie zastępczej, ani nie jest z nami jakoś spokrewnione, wówczas musimy mieć ślub kościelny, żeby do ośrodka katolickiego startować. W pozostałych sytuacjach, tak na dobrą sprawę, to jest tak, że ośrodki, jak na przykład w danej miejscowości jest więcej niż jeden ośrodek, no tutaj rzeczywiście już mamy się nad czym zastanawiać. Natomiast też te ośrodki mają ze sobą po pierwsze współpracę, po drugie mają też często, znaczy jakby na ogół jest tak, no tutaj też chyba na ogół to jest słowo, które najbardziej pasuje do naszej rozmowy, bo tutaj też dużo zależy od konkretnego miejsca i konkretnych ludzi, konkretnego ośrodka. Ale na ogół jest tak, że ośrodki też mają podzieloną współpracę między sobą, więc na przykład mają podzielone placówki, do których chodzą na zespoły, rodziny zastępcze, z którymi bliżej gdzieś współpracują. I to na ogół jest jakoś podzielone tak na zasadzie proporcyjności jakiejś, nazwijmy to, tak? Czyli jakby do każdego z tych ośrodków są dzieci zgłaszane z dosyć podobnej liczby miejsc.
Więc to. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, warto poszukać też informacji na stronach internetowych, bo większość ośrodków jednak te strony ma i tam jest całkiem dużo informacji też a propos na przykład oczekiwań, jakie są w danym ośrodku, wymaganych dokumentów. Na ogół jest to spójne, chociaż pomiędzy poszczególnymi ośrodkami mogą być jakieś niewielkie różnice. I też sam program szkolenia może się odrobinę różnić, bo jakby tutaj większość ośrodków w tej chwili ma swoje własne programy szkoleniowe, które są zatwierdzone przez ministerstwo, natomiast na przykład może różnić się kolejność spotkań, mogą być najpierw spotkania indywidualne, później grupowe, wywiad może być na początku, wywiad w miejscu zamieszkania może być na początku tych spotkań, albo na koniec, tutaj to może być odrobinę różne w zależności od ośrodka. I tutaj odesłałabym do strony internetowej też i do tych informacji. Tutaj Pani Magdo, pojawiło się pytanie, czy lepiej wybrać ośrodek poza miejscem zamieszkania, czy ta lokalizacja nie ma znaczenia. Myślę, że tutaj też może mieć znaczenie kontekst tego, skąd trafi do nas dziecko i takie obawy rodziców adopcyjnych o to, że ktoś tego dziecka może szukać albo może je, nie wiem, poznać na ulicy. Czy to jest istotne, żeby ten ośrodek nie był blisko naszego miejsca zamieszkania? Więc tak, jeśli chodzi w ogóle o takie logistyczne kwestie dotyczące szkolenia, może najpierw jakby od tej strony zacznę, to tutaj zdecydowanie lepiej jest mieć ten ośrodek blisko miejsca, znaczy stosunkowo blisko miejsca zamieszkania, dlatego że tak jest po prostu prościej. Jest łatwiej dojeżdżać na spotkania, łatwiej jest zorganizować wywiad w miejscu zamieszkania. Tych wywiadów też jest więcej, bo jak dziecko trafia do rodziny, to też sąd obliguje ośrodek adopcyjny do sprawowania opieki w rodzinie preadopcyjnej do momentu orzeczenia adopcji i też jest to ważne, żeby to było stosunkowo logistycznie proste dla wszystkich stron uczestniczących. Natomiast jeśli chodzi o tą obawę, o której Pani powiedziała, to jest tak, że po pierwsze dzieci trafiają do adopcji w różnym wieku i też to poszukiwanie ze strony rodziny biologicznej jest bardzo ograniczone. Jeżeli to są małe dzieci, rodzicom zostaje odebrana władza rodzicielska, to też no, nie mają możliwości prawnych, żeby szukać dziecka. Jeżeli mówimy o dziecku starszym, które może gdzieś nam rozpoznać, szukać, ono może szukać bez względu na to, czy będzie adoptowane przez rodziców mieszkających na przykład w Katowicach i stamtąd pochodzące, czy będzie mieszkało jakby wcześniej w rodzinie biologicznej w Gdańsku. Więc tutaj to jest też, wydaje mi się, troszeczkę drugorzędna kwestia. Też istotne jest to, że ośrodki adopcyjne dysponują kartami dzieci z całego kraju, więc zwłaszcza w przypadku adopcji starszych dzieci, to nie musi być tak, że te dzieci będą z rodziny zastępczej czy z placówki, która była dwie ulice dalej. Mogą być równie dobrze dziećmi z terenu województwa albo w ogóle z terenu kraju. Pani Magdo, jeżeli już zdecydujemy, który ośrodek wybrać, zadzwonimy, wykonamy ten pierwszy telefon, to czego możemy się po takiej pierwszej wstępnej rozmowie spodziewać i ile po niej będą się działy jakieś kolejne rzeczy i kroki? Pierwsza rozmowa telefoniczna powinna być takim zaproszeniem do rozmowy stacjonarnej, czyli do tego, że para spotyka się w ośrodku albo też jest organizowane dla niej spotkanie online, w zależności też od możliwości i od też sytuacji pandemicznej, w jakiej się obecnie znajdujemy. I podczas takiej pierwszej rozmowy telefonicznej padają najczęściej pytania o staż małżeński, o to, czy też ta ścieżka leczenia jest ścieżką zakończoną, a też czasami o motywację, ale to są raczej już takie pytania, które trochę wybiegają, bo też przez telefon jakby ta rozmowa powinna być dosyć taką krótką rozmową, nazwijmy to, czyli wykluczającą w tych takich rzeczach, które są na przykład prawnie wykluczające, czyli na przykład może też paść pytanie o karalność, czy małżonkowie, czy osoba samotna są karani. Bo też jakby w toku tych przygotowań do adopcji zbierane są dokumenty i zaświadczenie o niekaralności jest jednym z obligatoryjnych dokumentów, które trzeba przedstawić.
Więc to jest istotne. No. Natomiast tak naprawdę te bardziej szczegółowe pytania powinny paść później, już w trakcie takiej rozmowy osobistej, gdzie rozmawiamy już jeden na jeden. No i teraz pierwszy czas oczekiwania, bo ten pierwszy czas oczekiwania to jest oczekiwanie na kurs. Był taki moment, że te kolejki do rozpoczęcia kursu były bardzo długie. Czy tak jest nadal? Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy długo będziemy czekać na to, aż faktycznie ta procedura ruszy? Ja mam wrażenie tak, że to okresowo w różnych latach było mocno zmienne, jeśli chodzi o tą długość czasu na szkolenie. Myślę, że to jest też różnie w różnych ośrodkach, dlatego warto dzwonić i pytać. I to nie są informacje, które są jakoś zastrzeżone dla pracowników ośrodków albo jakiegoś bardzo wąskiego grona. Właściwie każdy może zadzwonić i zapytać, jak długo czeka się w danym ośrodku na kurs. I do tego bym zachęcała, żeby dzwonić, żeby pytać, żeby wybrać sobie kilka ośrodków, zadzwonić do nich. Na te pierwsze rozmowy też można umówić się do kilku ośrodków i zobaczyć, jak się czujemy w danym miejscu. To jest bardzo ważne, bo z mojej perspektywy to jest istotne, żeby para czy osoba samotna czuła się dobrze zaopiekowana w danym miejscu. Żeby czuła, że te osoby, z którymi rozmawia, są godne zaufania, dają jej poczucie bezpieczeństwa, dają jej wsparcie też nie tylko na etapie przygotowania do adopcji, ale też okazują zainteresowanie tym, co się dzieje później, co się dzieje w okresie preadopcji, co się dzieje w okresie adaptacji, bo to są też bardzo trudne momenty, które też czasami wymagają interwencji gdzieś osoby z zewnątrz. Interwencji rozumiane jako takiego wsparcia i odciążenia też w sytuacjach jakichś kryzysowych, wysłuchania, wsparcia takiego bardzo namacalnego ze strony osób, które też tych rodzin już trochę znają i wiedzą mniej więcej, z czym można się borykać, co jest szeroką normą, nazwijmy to, w przypadku rodziny adopcyjnej na tym początkowym etapie, a co jest powodem do niepokoju. Czyli można też ten czas, długość oczekiwania na kurs potraktować jako jeden z takich elementów, które nam pomogą wybrać ośrodek, bo jeżeli ten czas oczekiwania będzie jakiś niesamowicie długi, to może to być powód, dla którego zrezygnujemy z procedury w danym ośrodku i rzeczywiście zadzwonimy do któregoś, który jest obok, ale bardzo myślę, że cenną jest ta Pani uwaga, że nawet ta wstępna rozmowa, już nie tylko przez telefon, ale taka na żywo, może się odbyć w kilku ośrodkach, że możemy sprawdzić, jak tam się czujemy, jak nam się rozmawia i czy czujemy, że to jest to miejsce, w którym nam będzie dobrze ten cały proces, który przecież jest wyjątkowy, ale też niełatwy przejść. Nie jest łatwy z całą pewnością, bo też pary opowiadają, czy osoby samotne opowiadają o swoich intymnych rzeczach, o swoich życiorysach, czasami trudnych, właściwie o samym etapie leczenia, że to wymaga też takiego zaufania. Przez to można przejść w sposób taki, powiedziałabym, dosyć powierzchowny. Można przejść przez to głębiej dużo i więcej z tego też wyciągnąć dla siebie, dla swojej przyszłej rodziny, jakby to, ile zainwestujemy z siebie też w ten proces, jest, jakby to powiedzieć, daje dużo zwrotnie, tak? Jeżeli jakby nie podejdziemy do tego jako do takiej urzędniczej procedury, tylko do czegoś, co ma nam pomóc stworzyć rodzinę. Jeżeli będziemy mieć większą otwartość na słuchanie tego, o czym w ośrodku jest mowa, to są rzeczy, które później procentują w tym, jak się sprawdzimy jako rodzice adopcyjni. Tak, to może być prawdziwy kapitał. Tak, można to tak nazwać. Jeszcze tutaj a propos tego bycia w kilku ośrodkach jednocześnie, to chodzi o pierwsze rozmowy, nie chodzi o przechodzenie całego procesu w kilku ośrodkach, bo to byłoby raz, że bardzo czasochłonne, dwa, że bardzo też energochłonne ze strony kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o te pierwsze rozmowy, które są bardzo wstępne we wszystkich ośrodkach, to warto też, to jakby też jest szansa do tego, żeby zapytać się na przykład o długość oczekiwania na dziecko, która też może być odrobinę różna w różnych miejscach Polski na przykład.
Zdarzało się, że gdzieś tam no, takie telefony odbierałam jeszcze pracując w ośrodku z pytaniem o długość oczekiwania gdzieś tam na przykład na północy Polski. Ja nie byłam w stanie odpowiedzieć na te pytania, natomiast kandydaci mogą zadzwonić i zapytać o to i też dostać informacje z pierwszej ręki po prostu. Pani Magdo, kurs to tylko jeden z elementów, który jest częścią procedury kwalifikacyjnej, bo ukończenie tego kursu jest, jak rozumiem, no niezbędne, żeby tą kwalifikację na rodzinę adopcyjną otrzymać. Jakie inne musimy spełnić warunki, tutaj pyta pani Magda, a też pytam ja w imieniu wszystkich, którzy nas oglądają, żeby adoptować, może nie żeby adoptować, ale żeby otrzymać kwalifikację. Co na tą kwalifikację oprócz kursu jeszcze się składa? Tak, więc te wymogi, które ma, one są zbliżone w większości ośrodków, mogą się nieznacznie różnić. A więc tak jak wspomniałam już, o adopcję mogą ubiegać się zarówno osoby samotne, jak i osoby będące w związkach małżeńskich. Preferowane są osoby w związkach małżeńskich z tego względu, że jest łatwiej. Że też opiekunowie prawni, którzy łatwiej jest wychowywać później dziecko, łatwiej jest to zbalansować jakoś, biorąc pod uwagę też, że dzieci, które są powierzone do adopcji, to są dzieci, które mają ze sobą dużo traum, dużo trudności rozwojowych też i to jest po prostu prostsze, jeżeli się do tego podchodzi w dwie osoby, co oczywiście nie znaczy, że osoba samotna nie może tego robić albo nie może tego robić równie dobrze jak para. Wszystko zależy od tego, jakie mamy ze sobą, jakie mamy wsparcie też w naszej rodzinie, wśród naszych przyjaciół. Natomiast jeśli chodzi też o te wymogi formalne, jeśli chodzi o małżeństwa, to tutaj jest wymagany staż małżeński i on w większości ośrodków waha się pomiędzy 4-5 latami. Zdarzało się, że w niektórych ośrodkach był to czas, krótszy czas tego stażu małżeńskiego wynoszący około 3 lata. Ale tutaj też znowu, to jest też tak, że jeżeli mamy jakąś specyficzną sytuację, specyficznego dziecka, konkretnego dziecka, które ma konkretne potrzeby i mamy parę, która odpowiada na te potrzeby, to ośrodki też nie stoją sztywno tutaj w tych ramach, że państwo muszą mieć taki i taki staż małżeński, dopiero zaczniemy z państwem rozmawiać, tylko też no, potrafią wyjść poza ten schemat, tak, jakby skupiając się na konkretnej sytuacji. Więc ten staż małżeński to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz, o której też już wspomniałam, to jest niekaralność, czyli to, że musimy przedstawić zaświadczenie o niekaralności, o tym, że nie figurujemy w rejestrze KRK. Kolejna rzecz to jest dobre zdrowie fizyczne i psychiczne też. Tutaj większość ośrodków wymaga zaświadczenia od lekarza psychiatry i od lekarza ogólnego, a jeżeli kandydaci mają, są leczeni w jakiś sposób na choroby przewlekłe, wówczas też od lekarza prowadzącego w sytuacji danej choroby, tak żeby wiedzieć, jakie są rokowania, jak wygląda leczenie. Tutaj na przykład takim przykładem choroby przewlekłej może być, dajmy na to, stwardnienie rozsiane, prawda? Gdzie lekarz też mówi o tym, jakie są, no, jakie są rokowania w sytuacji danej choroby. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o te wymagania formalne, to jest kwestia też, znaczy formalne, jakby wśród tych dokumentów, które musimy przedstawić, są zaświadczenia wysokości dochodu i też obligatoryjnie musimy złożyć PIT za ubiegły rok najczęściej. Czasami takie, że te dokumenty sobie już przeleżą kilka lat w ośrodku w oczekiwaniu na przedstawienie konkretnego dziecka, więc te dokumenty są też uaktualniane, ale ten PIT też jest jednym z takich dokumentów. Potrzebny jest też akt małżeństwa, akt zupełny też do złożenia do sądu. No i też zaświadczenie od lekarza, który leczył parę na niepłodność. Jeśli chodzi o to leczenie, to też jakby tutaj chodzi o to, żeby, ponieważ przekonanie w społeczeństwie jest takie, że jest bardzo dużo dzieci, które czekają na dom i nie mogą tego domu znaleźć. Natomiast prawda jest taka, że dzieci, które są powierzone do adopcji, jest stosunkowo mało. Dlatego też pierwszeństwo do adopcji mają pary, które leczyły się na niepłodność, które dzieci na drodze biologicznej mieć nie mogą. Stąd też jest to oczekiwanie, że takie zaświadczenie będzie.
będzie możliwość przedstawienia go. A nawiązując, przepraszam, do tego leczenia, wielokrotnie padało pytanie dotyczące tego, czy to zaświadczenie od lekarza z ośrodka leczenia niepłodności, czy ono musi również wyrażać to, że para zakończyła to leczenie bez sukcesu, czy ten proces starań o biologiczne potomstwo musi być definitywnie zakończony w momencie, kiedy staram się o adopcję? No więc to jest też dosyć kontrowersyjne i często nierozumiane przez kandydatów, ale rzeczywiście tak jest, że ten proces powinien być procesem zakończonym. I to wynika z bardzo jakby prozaicznej rzeczy właściwie, że też rodzicielstwo adopcyjne jest innym rodzajem rodzicielstwa niż rodzicielstwo biologiczne. To jest duże uproszczenie, ale za tym się kryje dużo więcej, ponieważ jakby adoptując dziecko, z którym nie jesteśmy biologicznie spokrewnieni, po pierwsze musimy mieć, żeby wejść to w sposób dojrzały i odpowiedzialny, musimy mieć ułożoną własną ścieżkę leczenia i pogodzenie z tym, że nie będziemy tymi rodzicami na drodze biologicznej. Wiem, że to brzmi brutalnie i trudno, ale tak jest, że to jest ten moment przestawienia się na to, że to dziecko, które adoptujemy, nie będzie takim substytutem, nie będzie kimś zastępczym, przynajmniej no, w takim ogólnym rozumieniu. Bo to też pozwala trochę skupić się na potrzebach tego dziecka, które przyjmujemy do naszego domu, na pomocy dziecku, które jest dzieckiem traumatyzowanym. I tutaj jakby to też trzeba jasno powiedzieć, że dzieci, które są powierzone do adopcji, to nie są wychuchane dzieci z ciąż monitorowanych, prowadzonych medycznie bardzo często. To są bardzo często dzieci, które były albo ciąż obarczonych różnymi trudnościami matek biologicznych, czasami substancjami psychoaktywnymi i to są trudne sytuacje. Później, jeżeli te dzieci dalej były w rodzinach biologicznych, niejednokrotnie doświadczały przemocy, zaniedbania różnego, więc to też to wymaga dużej dojrzałości ze strony rodziców adopcyjnych. I z tego też wynika to, że no bo w sytuacji, kiedy przez lata staramy się o dziecko biologiczne bardzo czekamy na to dziecko, przyjmujemy dziecko, które jest naszym dzieckiem adopcyjnym i w tym momencie okazuje się, że jesteśmy w ciąży na przykład. Ciąży, która niejednokrotnie jest ciążą zagrożoną, wymagającą dużego skupienia się na sobie. Wymagającą też od nas rezygnowania z tego, żeby dziecko podnosić. Dziecko, które kopie na przykład, które wpada ma ataki agresji na przykład, nie radzi sobie ze swoimi emocjami. A my jesteśmy jako kobiety w sytuacji, w której chcemy się chronić. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to, czego to nasze dziecko adopcyjne w tym momencie potrzebuje. To jest bardzo trudne, to wymaga niesamowitej też, bo oczywiście takie sytuacje się zdarzają, że para adoptuje dziecko, po chwili są w ciąży i pojawia się dziecko biologiczne. To wymaga niesamowitej dojrzałości, ale też takiej umiejętności skupienia się na obojgu dzieci równocześnie, co jest bardzo trudne. I tutaj zdecydowanie jakby, dlatego też ten proces w ogóle leczenia, proces pożegnania się z myśleniem o dzieciach biologicznych, przejściem przez taki etap straty, czy dziecka fizycznego, które gdzieś nie dotrwało do porodu, zmarło przedwcześnie jakkolwiek, czy dziecka, które nam się nigdy nie pojawiło, nigdy nie mieliśmy dwóch kresek, nigdy nie mieliśmy bety na teście. To oczywiście ma znaczenie, ale w tym kontekście to jest też proces pożegnania się z tym, czego się nie ma po prostu i trochę przesterowania swojej motywacji też na pomoc temu dziecku, nie na nasze zabezpieczenie naszych potrzeb jako rodzica, które nie miały szansy być gdzieś zrealizowane, ale też na potrzeby tego małego człowieka, który dużo będzie nas wymagał. Pani doktor, w kontekście zdrowia zerkam, przepraszam, na telefon w międzyczasie, bo spływają pytania wciąż też przez Instagram i na naszą skrzynkę.
Pojawiło się pytanie dotyczące niepełnosprawności. Czy jeżeli w małżeństwie partner używa wózka inwalidzkiego, tutaj nie jest podana przyczyna, czy to jest przeciwwskazanie albo czy to jest dyskwalifikujące, jeżeli chodzi o staranie się o dziecko adopcyjne? I drugie pytanie dotyczące choroby nowotworowej, która jest w remisji, aktualnie tutaj oboje rodziców można uznać za zdrowych, natomiast ta historia onkologiczna faktycznie gdzieś tam w tle jest. Co w takich przypadkach? Okej, to jeśli chodzi o używanie, korzystanie z wózka inwalidzkiego, to tutaj to jest zawsze decyzja komisji, która jest w ośrodku adopcyjnym, czyli zespołu tych pracowników. Wydaje mi się, że to jest jakiś też szerszy kontekst, nie sam wózek, prawda, ale też w ogóle sytuacja chorobowa przynajmniej jednego z małżonków. Jakby sam wózek sam w sobie, w mojej ocenie, przeciwwskazaniem nie jest. To jest kwestia radzenia sobie w życiu w taki, a nie inny sposób i funkcjonowania też w bardzo przeciętny sposób, prawda, jeżeli chodzi o korzystanie z tego wózka. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta osoba, jedno z małżonków na przykład wymaga, byłoby chore w taki sposób, że byłoby leżące i wymagałoby dużej opieki, dużej koncentracji na sobie. Wtedy też dużo trudniej jest się skupić na dziecku, na tym, żeby jemu pomóc, żeby się też koncentrować na jego potrzebach w danej sytuacji, więc to jest bardzo indywidualna kwestia. Wydaje mi się, że tutaj też mamy trochę za mało informacji, żeby dać taką jednoznaczną odpowiedź, natomiast w mojej ocenie wózek sam w sobie nie powinien być przeciwwskazaniem jako takim. Dużo zależy oczywiście od rokowania i od ogólnej sytuacji zdrowia. Jeśli chodzi o leczenie nowotworowe, to tutaj jest przyjęte też przez większość ośrodków, że ten okres remisji w sytuacji leczenia nowotworowego powinien wynosić około 5 lat. Czyli jeżeli mam 5 lat i po 5 latach wszystko jest ok, to właściwie wszyscy uznają tę osobę za osobę zdrową, ośrodek adopcyjny też. Tak. A ewentualny nawrót choroby... No niestety, może nie w kontekście nawrotu, ale choroba może przytrafić się każdemu z nas. Ci z nas, którzy dzisiaj otrzymają zaświadczenie o tym, że są zdrowi, jak przysłowiowa ryba, niekoniecznie będą zdrowi za rok czy za 2 lata, więc tutaj ten element jakiegoś ryzyka jest zawsze, czy w przypadku rodzicielstwa adopcyjnego, czy też każdego innego typu rodzicielstwa. Pani doktor, mamy też pytania dotyczące pracy zawodowej. Pierwsze, ale tu już Pani odpowiedziała właściwie na to pytanie, dotyczy działalności gospodarczej i tego, czy w tej sytuacji, kiedy ma się działalność gospodarczą, trzeba też udokumentować swoje dochody, ale tutaj mówiła Pani o zeznaniu podatkowym rocznym, więc rozumiem, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ale mamy też pytanie dotyczące umowy o pracę, właściwie rodzaju tej umowy. Czy to, czy pracujemy na umowę zlecenie, czy to, czy pracujemy na umowę o pracę bezterminową, czy też z nieograniczonym terminem, ma znaczenie dla ośrodka adopcyjnego? Generalnie to nie powinno mieć znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę wykonujemy, natomiast tutaj bardziej chodzi o to, żeby rodzina miała się za co utrzymać po prostu. Tak? Tak samo jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową, to też nie chodzi o to, że musi być jakiś określony metraż. Tutaj pada pytanie od pani Natalii o wysokość zarobków. Nie ma czegoś takiego, to nie jest określone, że ma być tyle i tyle na osobę. Z metrażem jest tak samo. Chodzi o to, żeby to były takie środki, które wystarczają do utrzymania się rodziny. Też w tej sytuacji, kiedy najczęściej mama adopcyjna będzie na urlopie macierzyńskim, znaczy urlop na prawach urlopu macierzyńskiego, żeby to były takie środki, które wystarczą do tego, żeby funkcjonować normalnie. Tutaj nawiązując do pytania pani Natalii o wysokość zarobków, która miała być jakoś określona, to też regionalnie bardzo różnie wygląda, bo zupełnie inne kwoty będą niezbędne do funkcjonowania codziennego, nie wiem, w centrum dużego miasta, inne gdzieś w jakichś obszarach peryferyjnych, tutaj trudno jest jednoznacznie to określić. Pytanie pani Ani, czy jest ustalona jakaś górna granica wieku przyszłych rodziców adopcyjnych? Jeżeli tak, to jaka? I jaka jest dopuszczalna różnica wieku pomiędzy rodzicami a adoptowanym dzieckiem? Tak. Jeśli chodzi o tą górną granicę wieku, to do procesu adopcyjnego przyjmowani są
znowu przez większość ośrodków, kandydaci, którzy nie ukończyli 50 roku życia, czyli to jest jakby ta górna granica, oczywiście im są starsi, tym starsze dziecko mogą adoptować. Ta dopuszczalna różnica wieku między rodzicami a dzieckiem, ona nie jest kodeksową różnicą, ona jest różnicą, która jest jakby przyjęta tak przez większość ośrodków, znowu większość, to i wynosi 40 lat. Ale dzisiaj na przykład jak się przygotowywałam do tego naszego spotkania, też na jednej ze stron ośrodków, z ośrodków znalazłam informację, że u nich ta granica powinna wynosić 35 między dzieckiem a rodzicami, więc de facto też na stronie była informacja, że jeżeli chodzi o adopcję niemowlęcia, to tutaj przyjmują Państwo kandydatów do 30, bodajże 3 roku życia, tak żeby przez te 2 lata przeszkolić i dać szansę poznać się dziecku. Więc jakby to też i te granice dotyczy obojga partnerów i kobiety i mężczyzny? No właśnie, to też jakby zdroworozsądkowo powinno to być uśrednione, bo też nie zawsze pobieramy się z partnerami w tym samym wieku, w którym sami jesteśmy. Mhm. I też tu chodzi o to, żeby to też nie było krzywdzące dla którejś strony, więc jakby najbardziej rozsądne i też wydaje mi się, że w wielu ośrodkach jest stosowana, chociaż nie jestem tutaj w stanie zagwarantować, że we wszystkich, jest uśrednianie tego wieku. Tak, żeby to jakoś wypośrodkować. Oczywiście w sytuacji, w której ta różnica wieku jest duża, to też to trzeba indywidualnie rozpatrzeć. Mhm. Także tutaj też na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi, bo życie pisze bardzo różne scenariusze. Ale rozumiem, że to są procedury wewnętrzne ośrodków, czyli my nie mamy rozporządzenia, zapisów ustawowych, które sztywno to określają, tylko to są jakieś zasady przyjęte przez ośrodki adopcyjne, które są jakimiś praktykami lepszymi, gorszymi i od których w sytuacjach szczególnych można mądrze odstąpić, bo też nie mówię o tym, żeby zaniechać stosowania tych praktyk, ale indywidualizować to podejście do poszczególnych. Tak, to zdecydowanie indywidualizacja jest czymś, co jest potrzebne. Tak jak powiedziałam, nie da się ustanowić sztywnych ram, bo będą sytuacje, w których one będą krzywdzące po prostu. Natomiast jeśli chodzi też o kwestie prawne, to tutaj tak nie do końca, ponieważ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w dużej mierze reguluje też pracę ośrodków adopcyjnych. Ona zresztą była nowelizowana, więc tutaj też od 2012 roku bodajże, kiedy ona weszła w życie, też dużo się zmieniło. Więc, znaczy dużo, trochę się zmieniło, może nie dużo, ale trochę. Więc ona jest jedną... Halo? Tak. Jestem, dobrze, przepraszam. Więc ona też tutaj reguluje. Kolejną kwestią jest też kodeks rodzinny, który również reguluje to, jakie oczekiwania w stosunku do kandydatów powinny mieć ośrodki adopcyjne. Stąd na przykład ta kwestia niekaralności albo zdrowia, dobrostanu psychofizycznego. Tutaj jeszcze jedno pytanie nawiązujące do zarobków. Czy to prawda, że starając się o adopcję nie można mieć kredytów? To byłoby bardzo trudne w dzisiejszym świecie. Także nie, absolutnie. To nieprawda. To jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie je spłacać, a nie czy je tak. mamy, nie. Zdecydowanie tak. No, w tej chwili trudno jest znaleźć osoby, które nie mają chociażby hipoteki nad sobą. Dokładnie tak. Pani Magdo, pytanie, które pada bardzo często. Jak długo czeka się na dziecko i czy na każde dziecko czeka się tak samo długo? No więc nie czeka się tak samo długo, zdecydowanie nie. I też jeśli chodzi o tą długość oczekiwania, to tutaj to jest jedno z tych pytań, które najczęściej pada w trakcie rozmowy w ośrodku adopcyjnym, nawet tej pierwszej telefonicznej. I ono jest zasadne, no bo też wiadomo, że nikt nie chce czekać w nieskończoność na dziecko, którym się chce zaopiekować. Ten czas oczekiwania jest różny, on jest tak szacunkowo bardzo znowu, pomiędzy 2-4 lata, w zależności od ośrodka, w zależności od miejsca. Więc o to warto pytać też, jak się dzwoni do ośrodka, żeby mieć świadomość też, jaka to jest perspektywa czasowa dla nas jako kandydatów. I jeśli chodzi o oczekiwanie na dzieci, to w zależności też od tego, jakie mamy oczekiwania. Jeżeli czekamy na niemowlę,
zdrowe, szeroko pojęcie, jakby to jest szerokie pojęcie, bo też jakby pytanie, co się kryje za tym, że dziecko ma być zdrowe, ale dajmy na to nieobarczone jakimiś deficytami, które będą trudne później do wyprowadzenia, no to tutaj ten czas oczekiwania będzie stosunkowo dłuższy niż wtedy, kiedy decydujemy się na starsze dzieci. Na przykład na rodzeństwo, na trójkę dzieci, to wtedy też ten czas oczekiwania będzie inny, ale to też jest obarczone takim znowu indywidualnością pewnego rodzaju, ponieważ no, zdarza się, że na przykład mamy kandydatów, którzy oczekują na trójkę dzieci i w danym momencie nie ma takich zgłoszeń, akurat no, chwilowo nie ma. Nie ma, są jakby dwójki dzieciaków, są jakieś większe rodzeństwa, trójek nie ma, tak? Jak nie ma trójki rodzeństwa, no to wiadomo, że ten czas może się odrobinę wydłużyć. Aczkolwiek to jest też tak, że jeżeli chodzi o kandydatów, którzy chcą przyjąć starsze dziecko, to tutaj też mamy zdecydowanie więcej tych dzieci, bo mniej kandydatów jest, którzy mają taką gotowość, żeby przyjąć właśnie więcej dzieci, albo dzieci starszych, albo dzieci z jakąś trudniejszą sytuacją zdrowotną. I wówczas też ten czas wygląda trochę inaczej po prostu. A co w sytuacji, kiedy ten czas nam zaczyna się bardzo wydłużać? Jeżeli mijają kolejne miesiące, kolejne lata, a wciąż nie dzwoni ten najważniejszy telefon. Czy w takiej sytuacji warto pomyśleć na przykład o zmianie ośrodka? I jak to jest z tymi kolejkami? Czy to jest rzeczywiście tak, że w tym nowym ośrodku wpada się na koniec kolejki i ten okres oczekiwania właściwie liczy się od nowa? Czy jednak jest brane pod uwagę to, że jesteśmy kandydatami z kwalifikacją, którzy już czekają 2-3 lata na przykład i nic się nie wydarzyło? No więc tak, po pierwsze, jeżeli ten czas nam się dłuży, ja bym zachęcała do tego, żeby dzwonić do ośrodka i żeby się umawiać też na takie rozmowy po szkoleniu. To jest bardzo ważne, bo nam daje poczucie, że mamy jakąś kontrolę w tej sytuacji, że coś się dzieje w naszej sprawie, że nie jesteśmy jakąś teczką odłożoną gdzieś na zakurzoną półkę. Z perspektywy ośrodka to też jest informacja, że jesteśmy w oczekiwaniu. To nie jest forma nacisku przecież, tylko to jest też dzwonienie w jednej z najważniejszych spraw w naszym życiu, więc to jest też uzasadnione, że mamy jakiś niepokój, że chcemy, żeby to było już, prawda? Że chcemy wiedzieć, kiedy to będzie, bo też możemy mieć różne plany zawodowe, na przykład, które uzależniamy od momentu przyjęcia dziecka, prawda? A więc tutaj jak najbardziej mamy prawo do takiego telefonu, do takich telefonów właściwie, bo to nie musi być przecież jeden telefon. Jeśli chodzi o przenoszenie dokumentów do innego ośrodka, to też nie jest takie oczywiste z tego względu, że no właśnie, ten ośrodek też ma swoich przeszkolonych kandydatów, którzy też już są w oczekiwaniu. Więc jeżeli przychodzą jakieś osoby z zewnątrz, trudno mi powiedzieć, jak to będzie brane pod uwagę w danym miejscu, w konkretnym miejscu, czy wtedy jakby lądujemy na koniec listy, czy jesteśmy jakoś traktowani ulgowo, ale podejrzewam, że raczej no, musimy swoje nadal odczekać, więc ja bym jednak zachęcała do kontaktu w pierwszym momencie z tym ośrodkiem, który nas przeszkolił, żeby też wiedzieć, co się dzieje takiego, że na przykład wszyscy już przyjęli z naszej grupy szkoleniowej dzieci, a my jesteśmy jedni, którzy nie dostali tego dziecka i czekamy nadal. Dokładnie takie pytanie też mamy na naszej skrzynce o sytuację, w której wszystkie pary, które uczestniczyły w szkoleniu, są już dawno rodzicami, a tutaj w tym przypadku konkretnej pary, która nas pisze, no nic się nie dzieje, ośrodek każe czekać, mówiąc, że wszystko jest okej, pod kontrolą. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak może się dziać, że rzeczywiście już minęło pół roku albo i więcej, odkąd ostatnia, oprócz nas para, została rodzicami, a my wciąż czekamy? Powodów może być wiele. Na przykład mogą być inne oczekiwania nasze w stosunku do tych innych par. Możemy mieć oczekiwania albo na przykład taką specyficzne zasoby, na przykład mamy otwartość na dziecko, które jest niedosłyszące i ośrodek może też jakby chcieć wykorzystać ten nasz potencjał gdzieś do czegoś innego, ale też możemy mieć zbyt wyśrubowane z kolei oczekiwania i po prostu musimy odczekać swoje w tej kolejce, bo nie ma takich dzieci, albo na przykład mamy kawałek tak trudnej historii, że ośrodek ma obawy co do powierzania konkretnych dzieci, które miały wcześniej,
ale też kwestie bardziej prozaiczne mogą być. Może być tak, że na przykład w tej grupie szkoleniowej to my jesteśmy tą rodziną, która ma najkrótszy staż w ośrodku i po prostu jakby idąc z tą listą, powiedzmy, która też nie jest traktowana zero-jedynkowo, bo tutaj jest bardziej grupowo można podejść do tej części listy, która jest gdzieś bliżej tej, tego szczytu, tej góry jakby tej grupy osób, która jest najdłużej w ośrodku. To nigdy nie jest brane tak, że tutaj mamy dziecko, tutaj mamy rodzinę i dobieramy na zasadzie to dziecko, ta rodzina, prawda, bo oni przyszli pierwsi. Może się okazać, że gdzieś z dołu listy jest rodzina, która bardziej będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby dziecka i mimo, że ona ma bardzo krótki staż w ośrodku, będzie kierowana do konkretnego dziecka, będzie z nim zapoznawana. Przeszłyśmy, Pani Magdo, właściwie do końca tej procedury, czyli do tego momentu, kiedy dzwoni ten telefon, a pominęłyśmy taką ważną kwestię, którą bardzo też często pytają przyszli rodzice adopcyjni, o wizytę pracowników ośrodka adopcyjnego w naszym domu. To jest taki moment owiany taką nie najlepszą sławą, bo wiem, że kandydaci na rodziców adopcyjnych bardzo często obawiają się tej wizyty, bardzo się nią stresują. Pamiętam z Bocianowego Forum historię o po prostu jakiejś niesamowitych akcjach sprzątania i urządzania domu pod tą wizytę. Czy tak to powinno wyglądać? No właściwie głównie chodzi o to, żeby pokazać siebie w domu. Czyli jak my się czujemy na własnym gruncie. Skoro do tej pory byliśmy gośćmi ośrodka, to chodzi o to, żeby pokazać się w miejscu, w którym sami czujemy się komfortowo, jak zakładam. I chodzi o to, żeby tak naprawdę porozmawiać najczęściej. Chyba w większości ośrodków, jeśli nie we wszystkich, są to inne osoby niż te, które nas prowadzą w ośrodku w trakcie spotkań, więc to też daje ogląd innej osoby na rodzinę. Pozwala zobaczyć rodzinę też z perspektywy innej osoby, co też myślę, że jest dużym plusem, bo pozwala zachować większą obiektywność. Jeśli chodzi o sam wywiad, to tak naprawdę jest to rozmowa w domu rodziców, tak, kandydatów na rodziców adopcyjnych. Absolutnie w trakcie tego spotkania nie są sprawdzane szafy, szafki, szafeczki. Chciałam zapytać, test białej rękawicy, czy się odbywa? Nie, absolutnie nie. Natomiast chodzi o to, żeby poznać też, jeżeli na przykład kandydaci mieszkają ze swoimi rodzicami, żeby ich też poznać, żeby zobaczyć, jak na ile jest też akceptacja wśród tych osób, z którymi dziecko będzie docelowo mieszkało, żeby zobaczyć, jakie są ogólnie warunki, czyli nie to, czy płytki są z bieżącego roku, czy sprzed 3 lat, prawda, położone akurat na ścianach w toalecie, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, czy jest rzeczywiście miejsce do tego, żeby dziecko tam było, tak, czy ten dom jest, to też jakby nie ma takiej konieczności absolutnie, żeby był urządzony pokoik dla dziecka. No właśnie chciałam to zapytać. Chodzi o to, żebyśmy mieli taką perspektywę, że na przykład ten pokój chcemy przeznaczyć dla dziecka, bo też jakby no, tak z mojego doświadczenia w wielu domach tego pokoju nie było na poziomie wywiadów adopcyjnych. I ja to rozumiem, bo też strasznie trudne i takie samobiczujące się wręcz jest przechodzenie codziennie wielokrotnie koło pokoju, w którym nikt nie mieszka jeszcze, który czeka i też nie wiemy, na kogo czeka de facto, czy przyjmiemy dziewczynkę, czy synka, czy córkę, czy przyjmiemy więcej dzieci. Też jeżeli przyjmujemy dzieci kilkuletnie, to sam proces przygotowania pokoju jest takim procesem włączającym w tą rodzinę, więc to też warto sobie zostawić na ten moment, kiedy już wiemy, zresztą wtedy w tej chwili wszystko jesteśmy w stanie sobie zorganizować bardzo szybko i jakby warto ten czas sobie zostawić na organizowanie pokoju za chwilę. Padło pytanie, jak taka wizyta długo może trwać? Okej. No więc to powiedziałabym zależy od stopnia rozgadania kandydatów najczęściej, bo zdarzały się wizyty, które kończyły się po godzinie, ale zdarzały się wizyty, które kończyły się po 4, więc to też zależało i zależało od tego, ile pytań ktoś miał też do tej osoby, która przeprowadzała ten wywiad.
od takiej otwartości też, od tego, że mamy też różny poziom gościnności, nazwijmy to, w stosunku do innych osób. Czasami jesteśmy zmęczeni po tej godzinie czy dwóch, a czasami po czterech właśnie mamy cały czas jeszcze niedosyt. Nie? Więc to też myślę, że to takie indywidualne czynniki. Pani doktor, kolejne pytania dotyczą wywiadów z sąsiadami oraz w miejscu pracy. Czy to się praktykuje, czy to we wszystkich ośrodkach wygląda tak samo i czy rzeczywiście ktoś będzie rozmawiał z naszymi sąsiadami, z naszym pracodawcą? Przyznam szczerze, że ja nie słyszałam o takiej praktyce, sama nigdy w tym nie uczestniczyłam, więc nie sądzę, żeby ktoś, no bo też jakby nie ma do tego takich no, uprawnień ośrodek, żeby rozmawiać z sąsiadami na przykład, albo a tym bardziej z pracodawcą. A czy my jako kandydaci powinniśmy dostarczyć jakąś opinię od pracodawcy, bo też tutaj pada takie stwierdzenie, że tak, potrzebna jest taka opinia. No więc właśnie te opinie były swego czasu zbierane. Z tego co orientuję się teraz, ale też tutaj, tutaj nie mam pewności na 100%. Wydaje mi się, że większość ośrodków w tej chwili, jeszcze mogę tutaj akurat w zakładkach jak mam właśnie te wymogi formalne na przykład. Wydaje to tak, nawet w tych ośrodkach, które śledziłam, bo też no, nie miałam możliwości poznać absolutnie wszystkich osobiście. Oczywiście. To też nie kojarzę, znaczy z tego co kojarzę, to też te zaświadczenia nie są w tej chwili wymagane. Tutaj jestem na stronie jednego ośrodka, w którym nie jest to wymagane, drugiego również nie, więc wydaje mi się, że ośrodki w większości, jeżeli nie wszystkie, zrezygnowały z tego. Tak, z tego dokumentu. Natomiast pracodawcy jest wymagane zaświadczenie o naszym dochodzie i PIT też dodatkowo jeszcze. Pani doktor, dwa pytania mamy dotyczące szkolenia. Pierwsze takie ogólne, jak takie szkolenie wygląda? I drugie już bardziej szczegółowe, jak wygląda szkolenie, spotkania, czy spotykamy się całą grupą, czy są to rozmowy bardziej indywidualne? No więc tak, samo szkolenie to tutaj też, w zależności od programu, który ma ośrodek, ono może się składać w większości ze spotkań grupowych, częściowo z indywidualnych, częściowo z grupowych. W ośrodku, w którym pracowałam, na przykład był cykl spotkań indywidualnych, które były prowadzone z osobą prowadzącą, tą, która była główną osobą zawiadującą, nazwijmy to, rodziną w ośrodku. Później było spotkanie grupowe, które też dawało szansę na poznanie innych rodzin i stworzenie swoistej grupy wsparcia, która też była bardzo dużą pomocą na poziomie przyjmowania dzieci i też takiego wchodzenia w nową rolę w życiu. Natomiast, więc tutaj to może być różne w zależności od ośrodka, ale to co jest wspólne na pewno, to tematyka, która jest poruszana w trakcie tych szkoleń, bo we wszystkich ośrodkach będzie mowa o naszej motywacji do adopcji, we wszystkich będzie mowa o jawności adopcji, to będzie jeden z takich no, głównych tematów. Będzie mowa też o tym, jak sobie radzić z przyjęciem dziecka, jakie są też aspekty prawne dotyczące adopcji. Będzie mowa o dorastaniu naszych dzieci, o tym, jak wygląda rozwój dziecka, jak wygląda specyfika też rozwoju dzieci adoptowanych, kształtowania się ich tożsamości. Będzie mowa też o poszukiwaniu korzeni. Będzie też mowa z naszej strony z kolei o naszym dochodzeniu do tego punktu w życiu, gdzie decydujemy się na adopcję, o naszej niepłodności również. I to są bardzo ciekawe spotkania też i z mojej perspektywy jako osoby, która prowadziła te warsztaty, ale też z perspektywy kandydatów, bo nagle okazuje się, że nie tylko my mamy trudną historię leczenia, że takich par, które mają podobne przejścia jak my, jest więcej, prawda? Że też różnimy się w różnych aspektach, na przykład w aspekcie leczenia, że inne pary leczyły się tak, inne inaczej. Ktoś miał jakby zupełnie inny pomysł na siebie. To też jest bardzo, myślę, wartościowe, bo pokazujące, że mamy części wspólne na tej naszej ścieżce, mamy części różne, ale też dużo tych rodzin daje sobie ogromne wsparcie. I nawet jeżeli nie jest to takie wsparcie grupowe, gdzie cała grupa jest bardzo ze sobą zżyta, no to w tej grupie też zawsze można znaleźć jedną czy dwie pary inne, czy osoby samotne, z którymi się trzymamy bliżej, bo jest tam jakoś bardziej po drodze. Czy w związku z sytuacją pandemiczną szkolenia są prowadzone stacjonarnie czy online? Czy to zależy od ośrodka, czy jest jakoś ujednolicone?
Więc tak, był taki moment, że te szkolenia rzeczywiście były przerzucone na formuły online. Natomiast w tej chwili, znaczy przede wszystkim jest to uzależnione od sytuacji pandemicznej, no bo ośrodki też muszą się jakoś dostosować do tego, co jest zaleceniem ministerialnym. Więc w tej chwili, jeżeli ta sytuacja będzie w miarę stabilna, to podejrzewam, że szkolenia będą prowadzone w formule stacjonarnej. Wszystko zależy od tego, jakie będą wytyczne służb sanitarnych. Tu jest jeszcze takie organizacyjne pytanie dotyczące liczby godzin przeznaczonych na całe szkolenie i tego, czy takie szkolenia są najczęściej w weekendy, czy tą godzinę szkolenia się ustala z całą grupą, jak ją po prostu wpasować w taki swój codzienny rytm życia. Tak. Tutaj to też w zależności od ośrodka. Wiem, że były ośrodki, które miały szkolenia weekendowe, natomiast czy one się nadal odbywają, trudno mi powiedzieć. Ja osobiście byłabym zwolennikiem tego, żeby te szkolenia robić w innej formule niż weekendowa, bo weekendowa formuła też powoduje nagromadzenie materiału bez takiej możliwości przepracowania tego. Tak, żeby się rzeczywiście nad tym głębiej pochylić. Takie ja mam przynajmniej doświadczenia i jakby tutaj to jest moje osobiste zdanie. Natomiast nie wiem, czy te szkolenia w formule weekendowej są w ogóle prowadzone. Najczęściej jest tak, że te godziny jednak są ustalane odgórnie, więc ośrodek mówi, że w tych i w tych godzinach są prowadzone szkolenia. To też w zależności od ośrodka. Te informacje najlepiej jakby u źródła szukać. Ale czy to są godziny zwykle popołudniowe, takie nieingerujące, nie kolidujące z pracą zawodową? W ośrodku, w którym pracowałam, tak było. Szkolenia zaczynały się o godzinie 15:30, więc powiedzmy, że zahaczały jakoś o godzinę pracy, natomiast też no, w sytuacji, gdzie nie, część osób kończy pracę o godzinie 18, dajmy na to, i wtedy idzie na 3-godzinne szkolenie, to tak naprawdę za dużo z niego nie wynosi, no bo jest zbyt zmęczony, żeby rzeczywiście w nim uczestniczyć. A jak długo trwa takie szkolenie od pierwszego do ostatniego spotkania? No to też znowu zależy od programu, bo najczęściej są to spotkania, które są takimi cotygodniowymi spotkaniami. Ta grupa idzie sobie w takim cyklu cotygodniowym, więc też jest dosyć duża intensyfikacja tych spotkań. Natomiast tych spotkań jest na ogół kilka lub kilkanaście. Takie formule są prowadzone. Ale tutaj też, tu zdecydowanie odsyłam do konkretnych ośrodków, które mamy na oku, żeby tam sobie zadzwonić, porównać, zobaczyć, co nam bardziej pasuje i gdzieś znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tym, co możemy dostać od tych ośrodków też. Tutaj pani Miśka pyta, jak wyglądają kolejne etapy procedury adopcyjnej. Co po szkoleniu? Co w momencie, kiedy jest już dziecko? Jak wygląda etap między preadopcją i adopcją oraz wizyty w domu danego dziecka przed jego adopcją? Jasne. No więc tak, rzeczywiście po szkoleniu, jak mamy już tą główną kwalifikację, zasadniczą kwalifikację, końcową kwalifikację, jakby to, jak możemy to różnie nazwać, ale generalnie to właściwą kwalifikację. I czekamy na dziecko. Dostajemy telefon z ośrodka z bardzo wstępnymi informacjami, też z zapytaniem, w jakim punkcie życia my sami się znajdujemy, bo może się zdarzyć tak, że właśnie zmieniliśmy pracę na przykład i w ogóle to nie jest dla nas moment na to, żeby myśleć o przyjęciu dziecka, albo właśnie mierzymy się z jakąś chorobą, albo z kryzysem małżeńskim i to nie jest w ogóle dla nas moment na to, żeby przyjąć dziecko. Natomiast jeżeli jest ok, mamy gotowość, chcemy dziecko poznać, wówczas pierwsze spotkanie takie jest organizowane w ośrodku adopcyjnym, są przekazane informacje, które ośrodek ma na temat dziecka, dotyczące jego sytuacji prawnej, sytuacji rodzinnej, sytuacji zdrowotnej. Tutaj też w zależności od tego, jak dużo informacji ma ośrodek, a zasadniczo tych informacji nie powinno być mało, w tym znaczeniu jakby najgorszą, najtrudniejszą sytuacją, jeśli chodzi o kwestie wiedzy, jest sytuacja dzieci, które są pozostawione w oknie życia, no bo wtedy właściwie nie wiemy nic o rodzinie biologicznej dziecka. Natomiast w innych sytuacjach, kiedy mama sama decyduje się pozostawić dziecko, albo w sytuacji, kiedy dziecko jest rodzicom odbierane, te informacje są albo bezpośrednio od rodziców biologicznych, albo od służb, które były zaangażowane w pomoc rodzinie, w pracę z rodziną.
Więc tutaj te informacje są na tym spotkaniu przekazywane. Jeżeli rodzina jest na tak, wówczas można albo od razu nawet czasami, jeżeli to organizacyjnie jest możliwe, też patrząc pod kątem rodziny zastępczej czy placówki, w której dziecko się znajduje, to spotkanie jest organizowane czasami tego samego dnia, czasami w perspektywie kilku najbliższych dni, tak szybko jak jest to możliwe też. Jeżeli rodzina potrzebuje chwili na zastanowienie się, to też ten czas powinna dostać, z tego względu, że no nie zawsze są to łatwe decyzje. Czasami gdzieś ta sytuacja zdrowotna jest dziecka na tyle skomplikowana, że pojawia się dużo lęku w potencjalnych przyszłych rodzicach i też ten lęk trzeba zmniejszyć, żeby rodzina mogła się zacząć z dzieckiem związywać, a nie bać się go po prostu jako takiego. Jeśli chodzi o dalsze momenty, mamy moment kontaktu z dzieckiem w placówce. Tutaj też sytuacja pandemiczna niestety nie jest zbyt pomocna w tym, bo ten kontakt jest niestety, czy był przez pewien czas bardzo mocno ograniczony i właściwie był ograniczony też do takiego pokazu, jakby do takich bardzo ograniczonych kontaktów na żywo z dzieckiem i właściwie do przejęcia opieki nad dzieckiem, którego się w zasadzie nie znało, co też jest, no, nie jest absolutnie czymś optymalnym. Składamy dokumenty do sądu też, w zależności od tego, czy mamy taką gotowość po poznaniu dziecka od razu, czy chwilę później, i czekamy na decyzję sądu. Sąd, w zależności też od sądu, w ciągu najczęściej kilku dni, czasami następnego dnia nawet, w zależności też obłożenia, obciążenia sprawami, wydaje zgodę o okresie preadopcji, okresie styczności, czyli przyszli rodzice adopcyjni mogą wówczas na mocy postanowienia sądu zabrać dziecko do domu. Dziecko jest w domu. Ośrodek adopcyjny wówczas pełni funkcję, po pierwsze, pomocową, taką, gdzie można zadzwonić do osoby prowadzącej czy do opiekuna prawnego, który czasami jest pracownikiem ośrodka, czasami jest na przykład rodzicem zastępczym, czasami jakimś innym pracownikiem placówki, to w zależności od sytuacji, ale generalnie rodzice mają prawo do pomocy ze strony opiekuna prawnego, ze strony pracowników ośrodka adopcyjnego i tutaj na to mogą liczyć. Ale jeżeli sobie radzą, to też nie muszą tej pomocy z drugiej strony oczekiwać jakoś tak na siłę, nadmiarowo. Natomiast ośrodek też pełni kontrolę nad tym okresem styczności, czyli też w zależności od decyzji sądu jeden, czasami więcej razy przyjeżdża na takie wizyty kontrolne, żeby zobaczyć, jak sobie rodzice radzą. No znowu, w ośrodku, w którym ja pracowałam, po pierwsze te ilości wizyt były uzależnione od tego, jak długi był ten okres styczności, okres preadopcji i od tego, jakie były potrzeby rodziców. Jeżeli na przykład sąd obligował do 6 wizyt, no to wówczas tych wizyt było 6. Najczęściej było to mniej, tak jak wspomniałam, czasami jedna, czasami dwie. No i plus byliśmy w takim stałym kontakcie też telefonicznym z rodziną, żeby zapytać, jak sobie radzą, co u nich słychać, czy mają jakieś potrzeby z naszej strony też i tak dalej, i tak dalej. I patrzę sobie jeszcze na to pytanie. Jeśli chodzi o okres później, no to właściwie mamy zaproszenie na sprawę sądową, na sprawę o przysposobienie dziecka, gdzie widujemy się też z opiekunem prawnym, czasami z pracownikiem ośrodka, najczęściej to, no często to jest też jedna i ta sama osoba i po sprawie adopcyjnej już na mocy tego postanowienia, które dostajemy od sądu, dziecko ma wyrabiany nowy akt urodzenia z naszym nazwiskiem, naszymi danymi jako rodziców. Stary akt jest archiwizowany i dziecko ma nadawany nowy PESEL. I tak to z grubsza wygląda. Pani Magdo, mamy tutaj dwa pytania właściwie bardzo podobne. Ile spotkań z dzieckiem odbywa się, zanim możemy zabrać je do domu, zanim następuje decyzja o preadopcji? Tak, to jest uzależnione. Po pierwsze od sytuacji, w tej chwili od sytuacji pandemicznej.
Jest to uzależnione od miejsca, w którym dziecko się znajduje, od naszej też decyzyjności, bo jeżeli jest taka sytuacja, że jest to małe dziecko, my je poznajemy i właściwie tego samego dnia jedziemy z dokumentami do sądu, a następnego dnia zabieramy dziecko do domu, czy po dwóch, trzech dniach zabieramy dziecko do domu, no to właściwie tych wizyt nie ma dużo. Jeżeli są to starsze dzieci, ten okres preadopcji musi wtedy też trwać trochę dłużej, żebyśmy mogli się dziecka nauczyć po prostu i dziecko mogło się też przyzwyczaić do nas, zobaczyć nas, poczuć się z nami bezpiecznie, to też tych wizyt będzie więcej. Tutaj to zależy też od potrzeb, przede wszystkim uzależniłabym to od naszej gotowości, od potrzeb dziecka. I padło jeszcze pytanie dotyczące wizyt pracowników ośrodka adopcyjnego w tym okresie preadopcyjnym. Czy one są zapowiadane, czy odbywają się z zaskoczenia? Nigdy nie miałam okazji kogoś zaskoczyć w ten sposób i podejrzewam, że one są raczej na pewno zawsze umawiane. Nie sądzę, żeby ktoś wpadał z zaskoczenia w takiej sytuacji. To też jest zupełnie inna sytuacja. To nie jest wywiad kuratorski, czyli obarczony też taką koniecznością spowiadania się gdzieś z jakichś obciążeń naszej rodziny przed służbami, tylko to jest tak naprawdę sytuacja, w której jeżeli jest wszystko dobrze, no to jest dobrze. Tak, jakby nikt nie szuka na nas haków na siłę i nie szuka problemów tam, gdzie ich nie ma. Ale też jeśli chodzi o wywiady kuratorskie, to w sumie też zdarza się czasami, że sądy też wysyłają kuratorów w sytuacji spraw o przysposobienie dzieci i zdarza się, że takiego kuratora możemy mieć już bez zapowiedzi u nas w domu. To też czasami są bardzo zabawne sytuacje. Natomiast też no, chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na to, że tak na dobrą sprawę, to sprawy o adopcję to są jedne z najmniejszych, jeżeli nie jedyne miłe sprawy na wokandzie sądów rodzinnych. I one zasadniczo odbywają się w miłej, przychylnej nam atmosferze. Także to tak jeszcze na koniec. Ja myślę, że to było bardzo dobre zakończenie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za to, że zgodziła się Pani dzisiaj spotkać ze mną i z naszymi widzami. Wszystkim Państwu raz jeszcze przypominam, że naszą ekspertką, też bocianową ekspertką była i jest Pani doktor Magdalena Kruk-Rogucka, która przez wiele lat pracowała w ośrodku adopcyjnym TPD w Warszawie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to Panią Magdę możecie zastać zawsze na naszym forum eksperckim i zostawić tam dla niej pytanie i Pani doktor pewnie najszybciej, jak będzie to możliwe, na nie odpowie. A tymczasem bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiejszego wieczoru z nami i zapraszamy na kolejne spotkania z Bocianem. Bocian Live lecimy z pomocą, a dzisiejsze spotkanie jak zawsze będzie dla Was dostępne i tutaj na Facebooku, ale również na naszym kanale na YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Dobrej nocy, do widzenia.